Jest z nami Andrzej Piątek, dyrektor sportowy grupy 4F Eviv Racing Team. Andrzeju, krótko podsumuj pierwszy rok działalności waszej grupy. W jednym zdaniu to na pewno rok bardzo trudny, a zarazem rok, w którym jednak mimo trudności udało się zrealizować wszystkie cele, które postawiliśmy sobie przed sezonem, bo zakładaliśmy zdobycie medalu na Mistrzostwach Europy, zdobycie medalu na Mistrzostwach Świata i udział w Igrzyskach Olimpijskich. Te wszystkie cele osiągnęliśmy. Może nie do końca jestem zadowolony z samych Igrzysk Olimpijskich, bo 22 miejsce Pauli Goryckiej na pewno nikogo nie satysfakcjonuje, tym bardziej mnie. Ale biorąc pod uwagę okoliczności, jakie mieliśmy przed Igrzyskami, wszystkie problemy, jakie mieliśmy, to ja cieszę się z tego, że w ogóle udało się pojechać na Igrzyska, bo na pewno to doświadczenie, które tam Paula zdobyła, zaprocentuje w Rio de Janeiro, bo to jest główny jakby cel funkcjonowania drużyny i założenia tej drużyny przeze mnie, czyli Rio i zdobycie tam medalu. Bo tak naprawdę Paula miała 3 tygodnie, żeby się w sumie do tej olimpiady, ja rozumiem, cały sezon przygotowała się pod to, ale decyzja o wyjeździe gdzieś tam przepadła i nagle 3 tygodnie przed okazuje się, że Paula jedzie, prawda? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że od tych niejasnych kryteriów kwalifikacji, które zostały ogłoszone 28 lutego przez Polski Związek Kolarski, które eliminowały Paulę z nich tak naprawdę, z czym ja się nie zgadzałem, bo uważam, że każdy zawodnik powinien mieć możliwość kwalifikowania się do igrzysk, nie tylko zawodniczki kategorii elita. I stąd czekając jakby na to, że Marek Galiński, trener kadry, czy Polski Związek Kolarski wyznaczy jeden wyścig, dwa bądź może trzy kwalifikacyjne, my byliśmy na wysokim poziomie tak naprawdę od lutego do Mistrzostw Polski lipcowych, które odbyły się w Kielcach. Praktycznie cały czas utrzymywaliśmy wysoką dyspozycję, czekając właśnie na wyznaczenie tych wyścigów kwalifikacyjnych. No niestety nie doczekaliśmy się i w momencie, kiedy podczas Mistrzostw Polski w Kielcach okazało się, że definitywnie Paula nie pojedzie na igrzyska. No więc ja... Chyba to inaczej ustalane. No mimo, że 2 tygodnie wcześniej podczas Mistrzostw Polski szosowych w Sędziszowie usłyszałem zapewnienie ustne od pana prezesa Wacława Skorola i innych członków zarządu, że Mistrzostwa Polski w Kielcach będą taką kwalifikacją, potem się to zmieniło. Ale już po tych Kielcach, wiedząc, że Paula nie pojedzie na igrzyska, no więc napisałem program przygotowań do Mistrzostw Świata, które we wrześniu miały się odbyć i odbyły się w Austrii. Wysłałem Paulę na wczasy, na 2 tygodnie, gdzie tak naprawdę niewiele miała trenować, miała się zregenerować po tych ciężkich miesiącach, po to, żeby w pełni wypoczęta rozpocząć BPS do Mistrzostw Świata. No i po tych 2 tygodniach wczasów okazało się, że jednak pojedzie. Przydarzyło się to nieszczęście Majce. Okazało się, że jednak jedzie na Igrzyska Olimpijskie, więc w tym momencie co my mogliśmy zrobić? Ja przyjąłem wersję awaryjną, skróconego BPS-u 2-tygodniowego. Pojechaliśmy do Sierra Nevada. Tyle, ile można było zrobić, zrobiliśmy. Wystarczyło to na 22 miejsce. Ja wiem, że to zostało odebrane przez niektórych ludzi ze środowiska, że no i co ta Paula zrobiła? Ale więcej zrobić nie mogła, tak? Mieliśmy tylko te 2 tygodnie, gdybyśmy mieli spokojne przygotowania przez cały sezon do igrzysk, gdyby nawet w Kielcach by było powiedziane, że Paula jedzie na igrzyska, to też zupełnie inaczej byśmy się przygotowali i na pewno zajęłaby dużo, dużo wyższe miejsce niż 22. No ale odbiła sobie w Austrii. Odbiliśmy sobie w Austrii tak naprawdę. Zdobyła brązowy medal. Na ostatnich tak naprawdę metrach przegrała wicemistrzostwo świata, ale medal jest medal, tak? My się z tego bardzo cieszymy. Po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy zdobywać medale na imprezach najwyższej rangi, na imprezach rangi mistrzostw świata, bo tutaj Paula zdobyła właśnie 3. miejsce na Mistrzostwach Europy, gdzie była 2. I myślę, że to powinno dać niektórym ludziom, przede wszystkim w naszym związku, do myślenia, że nieprzerwanie moi wychowankowej, nieprzerwanie od 99 roku z Mistrzostw Świata wracają z medalem, przynajmniej jednym. Mam nadzieję, że w przyszłym roku coś w tym temacie się zmieni, bo nie stać polskiego kolarstwa na to, żeby tracić talenty. Talentów za wiele nie mamy. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na to, żeby je tracić. A Paula jest talentem odkrytym. Teraz pojawiła się w tym roku objawieniem, moim zdaniem, sezonu. Jest w MTB, jest Monika Żur.
która na Mistrzostwach Świata zajęła 5. miejsce, a gdyby nie przebita opona, kto wie, czy nie miałaby medalu. W pucharach, w zawodach Pucharu Świata była 3 razy w 10. To świadczy o jej ogromnym potencjale, a przecież ona dopiero pierwszy rok startuje w kategorii młodzieżowej, ma 3 roczniki starsze. No właśnie, wspomniałeś o tym, że twoi wychowankowie przez tyle lat zawsze wracali z medalami Mistrzostw Świata. Czy nagle po tych wszystkich zawirowaniach nie czuli się troszeczkę odsunięty na boczny tor w polskim kolarstwie? No na pewno zostałem odsunięty, natomiast na Polskim Związku Kolarskim świat się nie kończy. Dlatego stworzyłem nową drużynę, staram się, włączyłem do niej utalentowanych zawodników. Jeśli pojawi się inny zawodnik równie utalentowany, również będę chciał go włączyć, tak? Chcę stwarzać tym największym talentom dobre warunki do tego, żeby mogli się rozwijać, ale uważam, że w tym też powinien partycypować czy pomagać związek, bo związek jest tak naprawdę od tego, żeby wyszukiwać talenty i te talenty rozwijać, doprowadzać do poziomu mistrzowskiego. Ja też wiem, że na własną rękę zawsze tych talentów szukałeś i obserwujesz wyścigi, cross country, maratony. Czy w tej chwili widzisz młodych, nawet może chłopaków jakichś młodych, którzy faktycznie mogą oprócz Marka Konwa jakieś sensowne wyniki robić? No jest kilku zawodników młodych, zdolnych, którymi warto się zająć. Oczywiście dla potwierdzenia jakby moich obserwacji należałoby ich wziąć na badania i kompleksowo przebadać. Taki zresztą też mam plan, bo w Kielcach działa Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży i w ramach tego ośrodka chcemy tych właśnie zawodników, którzy gdzieś tam wpadli mi w oko, których sobie wynotowałem, chcemy ich przebadać po to, żeby stwierdzić, czy oni mają cechy psychofizyczne, które pozwalają prognozować, że w przyszłości będą mistrzami. Jeśli tak się okaże, jeśli okaże się, że takie cechy mają, to na pewno będziemy chcieli im pomóc, otaczając ich tutaj opieką w ramach ośrodka. Dobrze, kolejna Olimpiada Rio za 4 lata. Czy masz nadzieję, że do tego czasu faktycznie w Polskim Związku Kolarskim coś się zmieni? Czy ludzie faktycznie zaczną ze sobą współpracować i dążyć, że tak powiem, do jednego wspólnego celu? Ja ciągle w to wierzę, że tak będzie, bo Federacja Narodowa powinna nadawać ton i rozwijać tą dyscyplinę sportu, jaką jest kolarstwo. I mam nadzieję, niebawem mamy wybory, że coś wreszcie się zmieni i zostanie stworzony długofalowy program rozwoju polskiego kolarstwa, szczególnie dla młodzieży, bo kilku dobrych seniorów mamy. Ale trzeba stworzyć system. Tego systemu u nas tak naprawdę nigdy nie było. I taki system powinien, system szkolenia od juniora do seniora powinien opracować Polski Związek Kolarski. Mam nadzieję, że właśnie te najbliższe wybory spowodują, że nastąpią zmiany zarówno personalne, jak i też zmiany w szkoleniu. Czyli jest szansa, że w Rio faktycznie będziemy tych męskich zawodników, nie jest za późno, żeby jeszcze kogoś tam powiedzmy stworzyć, prawda, do Rio? Nie jest za późno, mamy 4 lata i jeśli, no wiadomo, że w tej chwili mamy Marka Konwę. W tej chwili na duży wynik w Rio możemy liczyć tylko w przypadku tego zawodnika, bo jeśli weźmiemy juniora, to za mało czasu, żeby w 4 lata doprowadzić go do takiego poziomu, żeby on na tych igrzyskach w 2016 roku walczył o medal. Ale na pewno powinniśmy podjąć działania już pod kątem następnych igrzysk w roku 2020. Zresztą zgodnie z założeniami Ministerstwa Sportu, które narzuca jakby tutaj kierunki działań dla polskich związków sportowych, o tym mówiła pani minister Mucha podczas swojej konferencji po igrzyskach olimpijskich. W ministerstwie jest przygotowany taki długofalowy program finansowania polskiego sportu. Mają zostać wytypowane priorytetowe dyscypliny sportowe, które będą miały finansowanie bardzo dobre. Ja bardzo chciałbym, żeby tam, bo to ma być 8 dyscyplin, żeby w tą 8 załapało się kolarstwo. Bo na pewno doskonały program bez finansów niestety nic nam nie da. Tak? Andrzej, skupmy się teraz chwilkę na takiego podsumowaniu polskiego sezonu maratonów MTB, bo tak naprawdę polskie cross country zdecydowanie wymiera i jedyną deską ratunkową jest polska scena maratonów, w których jest mnóstwo, startuje na nich mnóstwo ludzi, są media, jest prasa i tak naprawdę tylko się o tym w tej chwili mówi, tak? Wszyscy się na tym skupiają, faceci. Powiedz coś swoim zdaniem na ten temat. To jest to zjawisko, które powinno zostać wykorzystane przez w ogóle polskie kolarstwo. Ja uważam, że w Polskim Związku Kolarskim powinien być ktoś w rodzaju takiego skauta
jacy funkcjonują w piłce nożnej. Kogoś, kto będzie wyłapywał talenty, bo my nie musimy jeździć po szkołach i szukać ludzi do tego sportu na zasadzie chybił trafił. My mamy maratony, gdzie moim zdaniem na pewno są talenty, tylko te talenty trzeba wyłapać. Jeśli już ktoś startuje w maratonach, to znaczy, że on lubi ten sport. Tak, wystarczy tylko przyjrzeć mu się, zaprosić go ewentualnie na badania, kompleksowo go przebadać. Przecież wiadomo, że w kolarstwie mistrzem nie zostanie ktoś, kto nie ma talentu, kto nie ma odpowiednich cech psychofizycznych, bo te najważniejsze cechy psychofizyczne, które determinują sukces w kolarstwie, można poprawić tylko określony procent. Więc wystarczy tylko tam pojechać, popatrzeć, no, wyłowić te talenty, skierować je, mamy 3 szkoły mistrzostwa sportowego, może właśnie skierować je do tych szkół, tam żeby przeszły to pierwsze szkolenie, potem oczywiście są kadry, powinny być kadry narodowe, kadra juniorów, kadra młodzieżowa i kadra seniorów. I tym sposobem, tą drogą możemy mieć naprawdę silne kolarstwo za kilka lat. Nie stanie się to oczywiście z roku na rok, tutaj potrzeba, nie wiem, 4, może 8 lat, ale gdyby taki system został stworzony, wdrożony, na pewno nasze kolarstwo nie wyglądałoby tak, jak wygląda. No właśnie. No dobrze, zmieniając teraz temat, powiedz mi, jakie plany na dalszą działalność twojej grupy? Grupa powstała, to był pierwszy rok funkcjonowania drużyny. Oczywiście ten projekt jest projektem 5-letnim do Rio, który w efekcie właśnie ma dać medal olimpijski. W przyszłym roku Paula Gorycka przechodzi już do kategorii elity. Wiadomo, że będzie trudniej o wyniki, ale to mamy jakby w tym naszym długofalowym programie wkomponowane. Monika Żur będzie drugi rok w kategorii młodzieżowej, Adrian Kucharek będzie już młodzieżowcem, więc no, na pewno troszeczkę zmienią się obciążenia treningowe. Będziemy chcieli więcej startować za granicą, żeby podnieść troszeczkę poziom, podnieść poprzeczkę dla zawodników, żeby startowali na trasach bardziej wymagających, bardziej technicznych, bo w tym kierunku idzie ten sport, żeby rozwijali się tak, żeby w efekcie osiągnąć ten cel, jaki sobie założyliśmy na Rio. Rozumiem, że dziewczyny startem w Doniecku zakończyły sezon? Wystartujemy w najbliższą sobotę jeszcze, będziemy mieli ostatni wyścig na szosie w Sokółce koło Białegostoku. No i potem okres rozplanowania do końca października, listopad jak zawsze przejściowy, od 1 grudnia ruszamy pełną parą. Przygotowania starty rozpoczniemy w marcu. Tak jak już wspominałem, głównym celem na przyszły rok, podobnie jak w poprzednich latach, będą Mistrzostwa Świata, które w przyszłym roku odbędą się w RPA. Oczywiście Mistrzostwa Europy, które będą w Szwajcarii, w kraju na pewno Mistrzostwa Polski. Wystartujemy zarówno w Mistrzostwach Polski MTB, jak i w Mistrzostwach Polski na szosie też będziemy chcieli wystartować. Troszeczkę więcej będzie wyścigów szosowych, bo to też no, wkomponowałem w program po to, żeby ci zawodnicy się rozwijali, są młodzi, więc takie starty na pewno im się przydadzą. Gdzie pierwsze zgrupowanie gdzieś odbędzie? Pierwsze zgrupowanie Zakopane w styczniu, podobnie też w lutym, później dopiero polecimy do ciepłych krajów, planujemy Hiszpanię, Sierra Nevada jak zawsze, no potem rozpoczniemy już starty. Oczywiście też wystartujemy w maratonach, na kilku edycjach maratonów, w tej chwili nie potrafię określić których, bo jeszcze te kalendarze nie zostały sprecyzowane przez organizatorów, ale na pewno się gdzieś pojawi. Rozumiem, skład zostaje ten sam. Skład zostaje ten sam, zobaczymy po badaniach, bo w najbliższym czasie, w koniec października, początek listopada, będę chciał przebadać kilku zawodników, którzy wpadli mi w oko i zobaczymy, jeśli okaże się, że któryś z nich ma odpowiedni organizm, to skład może zostać powiększony. Andrzej, dziękuję serdecznie za rozmowę, trzymam kciuki i do zobaczenia.